Państwa, tutaj jak jesteśmy przy Fibaku, to rzeczywiście musimy go tak na poważnie pozdrowić. Pozdrawiamy Fibaka, galerię Fibaka, bardzo fajna galeria, bardzo fajna. Jakoś tak dość dawno mnie tu nie było, bo jestem też, a tu się spieszę, tu Radio Conchita idzie. Przecież my to nagrywamy na żywo, proszę Państwa, to jest połączone bezpośrednio z internetem. Tu u Janka Witka, proszę Państwa, który zmarł nam na serduszko. Dawno nie było, to prawda. No ale proszę oglądać te starsze filmy, są bardzo ciekawe. No i też oczywiście audycje stare, ciekawe, bo są też zapisywane. Proszę Państwa, jest archiwum radio naszego Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Lunch from Extra. I zdaje się, że te mohery, takie tu jedne, dwa się tak gapiły, coś, aby nas tylko nie zamordowały. Będziemy musiały mieć ochronę. Proszę Państwa, ja mam gaz niemusztardowy. Pieprzowy. Jak co to? Moje koleżanki, policjantki mówią, że w oczy gazem i do nas zadzwonić, szybko przyjedziemy. Mówię, jak gdyby co, proszę Państwa, tak niebezpiecznie się i wrogo zrobiło, linia nienawiścia, to chciałam powiedzieć, że linia mysia, prawda, że kościółek po lewej stronie, kościółek po prawej stronie, pałac Staszica, który był kiedyś cerkwią, no ale ponieważ Warszawa ani cerkiewna, ani katolicka praktycznie, to tylko teoretycznie, że wiesz, katoliczka to powie, że ona jest katoliczką, jak ty ją postawisz przed murem, wiesz. Przyjdziesz do niej jako ten świadek Jehowy z Biblią i ona będzie musiała powiedzieć, że jest katoliczką. Albo jak nic nie będzie wiedziała, bo ona zwykle nic nie wie katoliczka, bo katolicy Biblii nie czytają. No to wtedy ona powie, że ona nie jest katoliczką, ona nie jest katoliczką. Bardzo często tak reagują katoliczki. Radio takie temy, Euro Conchita. Barbie Baby Langstrom Extra zapraszam.